Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię kilka wskazówek dotyczących pozycji ułożeniowych w trakcie spania, jeżeli rano po przebudzeniu zmagasz się z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego lub odcinka szyjnego. Możliwe, że w tym materiale znajdziesz rozwiązanie. Jeżeli chodzi o prawidłową pozycję do snu, szukamy takiej, w której zachowamy neutralne krzywizny kręgosłupa. Pierwszą propozycją będzie pozycja na boku. Idąc od góry, głowę podpieramy poduszką tak, aby kręgosłup szyjny tworzył z całą resztą prostą linię. Jeżeli głowa jest za wysoko lub za nisko, w zależności od problemu, należy wymienić poduszkę. Odcinek lędźwiowy w takiej pozycji będzie uciekał nam do delikatnego zgięcia bocznego, co jesteśmy w stanie łatwo skorygować przez podłożenie poduszki bądź zwiniętego ręcznika pod wcięciem w talii. Schodząc niżej, złączone nogi zginamy w biodrze i kolanach. Między kolanami umieszczamy poduszkę w celu stabilizacji bioder i pomocy w utrzymaniu prostego kręgosłupa. Brak takiej poduszki może powodować rotację w odcinku lędźwiowym. Jeżeli masz problem z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego, sprawdź dokument, do którego link zostawiłem w opisie, gdzie odpowiadam na najczęściej zadawane pytania osób mających problem z odcinkiem lędźwiowym na podstawie badań naukowych i doświadczenia. Jeżeli chodzi o podparcie lędźwi, można do tego również wykorzystać zawinięte prześcieradło bądź jakiś dłuższy ręcznik, którym będziesz w stanie się obwiązać na wysokości talii. Przy użyciu tego sposobu na pewno wygodniej nam będzie przewrócić się na drugi bok, bez obaw o poprawianie i ustawianie poduszki pod sobą. Wybierz opcję, która będzie dla Ciebie wygodniejsza. Drugą propozycją będzie spanie na plecach. Idąc tutaj od góry, tak samo szukamy takiej poduszki pod głowę, która pozwoli nam na zachowanie neutralnie ustawionego kręgosłupa szyjnego. Unikamy nadmiernego zgięcia lub wyprostu. Ręce kładziemy swobodnie, wzdłuż ciała, bądź splecione za sobą na tułowiu. Leżąc w ten sposób, często odcinek lędźwiowy może uciekać do nadmiernego wyprostu. W sytuacji, gdy zmagamy się z dyskopatią, taki wyprost może być dla nas korzystny. Więcej informacji o tym, dlaczego tak jest, opisałem we wpisie na blogu, do którego zapraszam. Jeżeli zaś Twój ból jest spowodowany nadmiernym napięciem mięśni, pociągającym mięśnie do przodu pochylenia, dobrym sposobem na skorygowanie tego będzie położenie czegoś pod kolana w celu zmniejszenia ich napięcia. Może być to znowu poduszka, zwinięty ręcznik lub wałek. W takim przypadku bólu lędźwi często będzie to sposób, który pozwoli na jego zmniejszenie. Dlaczego tak ważne jest pilnowanie pozycji podczas spania? Sen zajmuje zwykle 1/3 doby, czyli około 8 godzin. Spędzając ten czas w ustawieniach nieprawidłowych, narażamy się na powstawanie napięć, które w perspektywie długofalowej mogą odbijać się negatywnie na naszym zdrowiu. Jeżeli cierpisz na poważniejsze schorzenia kręgosłupa, takie jak np. przepuklina, zadbanie o prawidłowy sen pomoże Ci znacznie ulżyć w fazie ostrej i dalej jako profilaktyka. Kwestią, o której warto jeszcze wspomnieć, będzie odpowiednio do nas dobrany materac, na którym śpimy. Mogą nam w tym pomóc symbole, według których opisana jest twardość materaca względem naszej wagi. H1 oznacza materac dla osób do 60 kg, H2 od 60 do 80 kg, H3 od 80 do 100 kg i ostatni H4 dla osób powyżej 100 kg. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla statystyk. Dzięki i do następnego.